Witam serdecznie w perfumach na jesień. Pozwoliłam sobie popełnić listę 10, jak dla mnie, topowych zapachów na nadchodzącą jesień, która praktycznie już jest za progiem, już ją wszyscy czujemy w powietrzu. Jest to moja ulubiona pora roku, uwielbiam ten klimat, ten zapach dymku w powietrzu, zapach liści, kolor liści. W ogóle uwielbiam też takie cienie do powiek. Teraz mam na tapecie, poszukuję. Może, jak to oglądacie, to może już nawet kupiłam sobie tą paletę. Be Perfect Antidote. To jest paleta z cieniami iście jesiennymi, więc jeżeli też lubicie takie kolory, to serdecznie polecam. Ale nie chcę przedłużać, przejdę tutaj do mojej top 10. I pierwszym zapachem z top 10 jest Very Good Girl Carolina Herrera. Przepiękny, czerwony but. Ja w ogóle, tak jak wam milion razy już mówiłam, kiedyś powiedziałabym nie dla takiego wyglądu flakonu, a teraz dostrzegam w nim takie guilty pleasure. Wiecie, że wow. Trochę kiczowato, ale w sumie fajne. To jest zapach różano-owocowy. Jest tutaj słodycz owoców, ale też miękkość, aksamitność, głębokość czerwonej róży. Znajdziemy tutaj liczy, czerwoną porzeczkę, róże właśnie, wanilię i wetywerię. Zapach odbiega od podstawowej wersji Good Girl. Tak naprawdę to mógłby nie być flankerem, tylko oddzielnym istnieniem. Oddzielną kompozycją, z oddzielnym flakonem, oddzielną nazwą, ale kolor chyba zostawiłabym ten sam. Taka krwista czerwień. To jest mocna konfitura. Nawet nie konfitura, bardziej słodki kompot po prostu, ale nierozwodniony. To jest esencja kompotowa z róży i z czerwonych owoców. Przepiękny zapach, który też ma w sobie słodkość, też ma w sobie otulenie i widzę go na taką słoneczną jesień, niekoniecznie taką ponurą, dżdżystą. Następny zapach to poziomeczka. To jest zapach Givenchy Linter D, woda toaletowa. Taki oto. To jest dla mnie słodziak poziomkowy, słodziak przepiękny, przemiły, z białymi kwiatami, z kremowością białych kwiatów, słodki właśnie, trochę jak krem śmietanowo-poziomkowy, lekko dosłodzony. Tutaj tuberoza jest na planie pierwszym, poziomkowa tuberoza położona na miękkiej poduszce nut drzewnych. Właśnie, w nutach znajdziemy mak, tuberozę, kwiat pomarańczy, piżmo, paczulę, wetywerię. Paczulę dla mnie nie, to jest dla mnie tuberoza, poziomkowa tuberoza plus nuty drzewne. Przepiękny, otulający, optymistyczny zapach, ale taki elegancki. Ten Very Good Girl to bardziej taki seksowny, bym powiedziała, taki filuterny, flirciarski, a ten taki stonowany, elegancki, bardziej dojrzały dla kobiety, która wie, czego chce. Ale bardzo optymistyczny i przyjemny z drugiej strony. Też zabawny z lekka, ale bardziej stonowany. Ok. Następny to zapach, za który swojego czasu otrzymałam bardzo dużo komplementów. To jest La Vie Belle L'Absolu de Parfum. Mocny kolor, mocny zapach. To jest dużo marchewkowego irysa. Bardzo dużo. I dużo słodyczy. I czuć, że to jest La Vie Belle. To jest takie słodko-drzewne La Vie Belle. Kompozycja z 2014 roku. Znajdziemy w niej czarną porzeczkę, gruszkę, irys, róże, kwiat pomarańczy, jaśmin, pralinę. To jest dużo słodyczowych akcentów, takich gourmand zdecydowanie. Drzewo kaszmirowe, wanilia i tonka. I ten irys marchewkowy, ta pralina, te nuty drzewne i wanilia. To jest wszystko zmieszane w kompozycję, która jest dla mnie arcydziełem po prostu. Parametry są wybitne. Zwraca uwagę, jak diabli, jest bardzo komplementogenny. Na wieczory, na randki, na jakieś imprezy nawet. Szok, po prostu piękny. Następny to
Znowu chyba przechodzimy do bardziej stonowanego, ale uroczego Dolce Gabbana The Only One. Taki oto flakon z pomarańczowym płynem w środku. Ciepły, otulający, taki karmelowo-słodki. Tutaj z kolei jest przewaga nut karmelowych. To jest gęsty, gorący karmel. Zmieszany z fiołkiem, z pomarańczą, z bergamotką, z kawą. Jest tutaj lekki akcent kawowy, ale to nie jest sucha, wytrawna kawa. To jest taka posłodzona kawa. Gruszka, irys, kwiat pomarańczy, karmel właśnie, wanilia i paczula. Paczula nie bardzo. Jeżeli jest to delikutaśna, wszystko jest oparte na karmelu, na wanilii, z lekką domieszką posłodzonej kawy, troszkę nut owocowych, troszkę białych kwiatów, ta róża też delikatnie, ale przede wszystkim nuty gourmą. Nuty gourmą, ale stonowane. Dla mnie to nie jest ulepny zapach, to jest dla mnie stonowane gourmą. Ok, następny to zapach marzenie. To jest zapach Noah Dream. Już raczej nie do zdobycia tak stacjonarnie. Gdzieś tam jeszcze na aukcjach internetowych można znaleźć, ale ostrzegam, że ceny już są wysokie tego zapachu. To nie jest taki jak ten klasyczny, że niskie ceny. Nie, nie. Czasami osiąga prawie kwoty takie jak za Noah Perle, który nawiasem mówiąc też jest fajny na jesień. To jest zapach rozmarzony, ciepły, drzewny, białokwiatowo-drzewny. To jest spora doza kremowych, białych kwiatów i drzewności, otulającej drzewności. Flanker jest z 2009 roku, znajdziemy w nim pieprz, juzu, litchi, gardenie. Właśnie ta kremowość gardenii mocno jest tutaj zaznaczona. Jaśmin, brzoskwinia. Brzoskwinia też odpowiada za ciepłą temperaturę kompozycji, za taką kremowość. Miękkość właśnie. Drzewo sandałowe i paczula. I znowu tutaj żadnej paczuli nie czuję. Bardziej właśnie tę gardenię kremową i brzoskwini, jak również nuty drzewne. To jest marzycielski zapach. Delikatny, ale lekko słodki. Taki usypiający trochę. Trochę nudny, ale przyjemny. Następny Attraction. Swego czasu mąż go bardzo wysoko ocenił właśnie w rankingu w filmie Męskim nosem. Ja się nie dziwię, to jest bardzo dobry zapach katalogowy. Myślę, że raczej doceniony, wiele osób go doceniło, go zauważa, także tutaj nie ma co narzekać. To jest słodko-owocowa kompozycja, w której znajdziemy jeżynę, gruszkę, różowy pieprz, piżmo, orchideę, jaśmin, bursztyn, madagaskarską wanilię, pralinę i labdaną. Czuć tutaj akcenty gourmandowe, takie słodkościowe. Akcentów owocowych jest bardzo dużo. No i takie słodycz wanilii jak najbardziej. Tak, tu jest dużo słodkości i dużo owoców. Uroczy zapach, nawet na co dzień. I też powiedziałabym, że chyba taki bardziej mi się kojarzy ze słoneczną jesienią. Znowu ze słoneczną. Któryś mi się kojarzył z niesłoneczną. Ten mógłby być dobry na chlapę. Takie dżdże. Zresztą ten też. A ten raczej taki jest słoneczny, moim zdaniem bardziej. Następny. Mon Paris Intense Moon. Boże, jak ja cudownie mówię po francusku. To jest żart oczywiście, wiecie. Staram się, ale wiem, że mi nie wychodzi. To jest owocowo-różano-słodka kompozycja, w której znajdziemy bogactwo czerwonych owoców. To jest kisiel owocowy. Kisiel owocowy to jest najlepsze słowo. Malina, czarna porzeczka, gruszka, pomarańcza, bergamotka, róża, piwonia, bieluń, frezja, wanilia, białe piżmo, paczula, drewno kaszmirowe, benzoes. Na jednym wdechu. Łapka w górę za to. No tak. Kisiel po prostu, kisiel prawie że konfiturowy, z czerwonych owoców, bardzo słodka esencja klasycznego Mont Paris. Mont Paris klasyczne też jest słodkie, ale to jest jakby esencja tego. Wyciągnięte wszystko, co najsłodsze z klasyka. Przyjemny, głębszy zapach jak najbardziej. I ten też powiedziałabym, że na słote by się nadał, bo tak fajnie otula, daje takie wrażenie komfortu, ocieplenia właśnie, także jak najbardziej. Następny to Libre,
Słyszycie to? Ach, muszę mi zacząć uczyć francuskiego, żeby nie robić z siebie pajaca. Dobra. Woda perfumowana to są perfumy biało-kwiatowo-lawendowe. I to jest dużo lawendy. I to jest zapach, który skręca trochę w męską stronę. Nie do końca. Powiem Wam szczerze, ja bym faceta w nim widziała też. To jest taki unisex. Ja nie przepadam za uniseksami, ale tu robię wyjątek. Bo pozostałe nuty mnie kuszą po prostu. Przywołują mnie i są bardzo, bardzo przyjemne. Znajdziemy tu właśnie lawendę, mandarynkę, czarną porzeczkę, petit grain, lawendę. Znowu, tutaj przeplata się w nucie głowy, w nucie serca lawenda po prostu. To jest light, taki motyw przewodni po prostu. Kwiat pomarańczy, jaśmin, madagaskarska, wanilia, piżmo, cedr, ambra. Jest tutaj jak najbardziej zauważalna właśnie ta słodka baza waniliowo-drzewna i to mnie chyba najbardziej urzeka w tym zapachu. Chociaż lawendą też nie pogardzę, lubię lawendę jako taki uspokajający mnie zapach. I to jest zapach spokoju, dobrobytu, bogactwa. Tak, kojarzy mi się po prostu ten zapach z bogactwem, z dobrobytem, z dobrym statusem, z takim szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Może ten akcent męski też daje trochę więcej powera tej kompozycji, takiej siły, że ja mogę, ja potrafię, ja dam radę. Jest coś takiego w tym zapachu. I ten konkretnie, ta konkretnie kompozycja jest uniwersalna. Może być i na słote, może być i na taką słoneczną jesień, w mojej opinii. No i ostatni, słuchajcie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, ale też ciężko go raczej dostać już. Ale zdarza się, jest to możliwe. Nie jest to, wiecie, niemożliwe całkowicie. To jest Starlight Shimmer, Michael Kors. Taki wieżowiec, u góry brokacik. To jest zapach kawiarni, podobny, bardzo podobny moim zdaniem w klimacie do Lore de Torrente, który też w jednym z moich filmów poprzednich lat jesiennych proponowałam na jesień. To jest zapach kawiarni, lekkiego dymku tytoniowego, ale dobrego tytoniu, takiego może z fajki. Ja się nie znam na tym, ja nigdy nie paliłam, ale wiecie, wyobraźnię mam bogatą. I to jest taki orientalno-kwiatowy zapach. Znajdziemy w nim róże, szafran, bursztyn. Miękki, ciepły, otulający. To jest jak róża z kawą. Przepraszam, ja tu kawę trochę czuję. Albo te nuty po prostu tak grają, że jakiś taki łączą się w taki akord jakby kawy. Dobrej jakości kawy. Gdzieś w tle unosi się ten dymek tytoniu. Jest tu troszkę też przypraw i róża, róża, przepiękna róża, ale taka bujna, taka mocna, bogata, czerwona, aksamitna, mięsista, dostojna, rozwinięta, dojrzała. Ten zapach jest dojrzały, jest wieczorowy, jest trochę nostalgiczny, jest w nim jakiś smutek, jakaś tęsknota za czymś, nostalgia. Kojarzy mi się z jesiennymi mgłami, jakie możemy zobaczyć nad polami. Wiem, że od kawiarni do pola z mgłą daleka jest droga. Ale może ta kawiarnia jest gdzieś na odludziu. Gdzieś wśród głuchej jesiennej ciszy, właśnie z takimi oparami na polach. Tam jest tajemnica, ale tam jest też zmysłowość. Naprawdę bardzo ciekawy zapach. Okej, to są moje propozycje. Ciężko mi było wybrać tylko 10, ale nie chciałam robić tasiemca. To są pierwsze zapachy, które mi przyszły na myśl, co nosić jesienią 2021. Jeszcze jeden chciałam Wam pokazać. Wiecie co? Nie mogę. Jeszcze jeden. 10 miało być, prawda? Delina. Parfum de Marly. Wiem, że to jest zapach owocowy, ale przez obecność takich ciężkich nut kadzidlanych on się świetnie nada też na jesień. Jak najbardziej. Ta drzewność jego, ta drzewność, kadzidlaność, ten dymek, on ma w sobie taki dymek lekki. Właśnie też mi wpisuje się pięknie w taką atmosferę
jesienną. W nutach znajdziemy liczi, rabarbar, bergamotkę, gałkę muszkatołową, różę, piwonię, piżmo, wanilię, też słodkości właśnie, drewno kaszmirowe, cedr, wetywerię, no i kadzidło. Właśnie to takie kadzidełko, które przeplata się przez całość kompozycji od początku do końca. To jest taki razem z różą i z liczi, z wanilią i z akcentami drzewnymi, bo te są najmocniej dla mnie wyczuwalne, taki motyw przewodni. Przepiękny. Przepiękny zapach, bardzo tulający, bardzo charakterystyczny i bardzo zwracający na siebie uwagę, tylko że drogi. To jest jego minus, jest niestety drogi. No ale ja się nie mogłam nie skusić. Niestety dowiedziałam się, że wychodzi nowy, znaczy flanker, no nowy zapach firmy Parfum de Marly o nazwie Oriana w takim mocniejszym, różowym flakonie i niestety obawiam się, że polegnę. Także wiecie, trzymajcie, módlcie się za mnie, nie wiem, trzymajcie kciuki, żebym jakoś wytrwała, ale nie, ja już teraz wiem, że to jest beznadziejna sytuacja. Nuty też mnie po prostu przyciągają. Ja gotowa jestem po tych nutach kupić w ciemno, wiecie, jestem na tyle walnięta, nie? Ale dobra, każdy ma jakiegoś bzika. Napiszcie, co Wy będziecie nosić tej jesieni, czy podobają Wam się moje wybory. Zapraszam do kciukowania, subskrypcji, no jak najwięcej komentarzy, poproszę. Serdecznie dziękuję już teraz, pozdrawiam, do zobaczenia, pa!